Teraz rozproszę ludzi, którzy są w ruchu protestu w Weronie. W Weronie teraz odbywa się zjazd fundamentalistów Jedyny. I oni proszą o to, żeby nagrywać filmy, na których mówimy Verona Libera, Italia Laika. I chciałabym, żebyśmy to zrobili. Ja nagram ten film, chociaż jest to strasznie kiepska. Ale dobra, mam nadzieję, że nic nie zepsuję. Nie będzie widać, że to nie chodzi. Zrobimy test najpierw. Verona Libera, Italia Laika. Verona Libera, Verona Libera, Italia Laika. Verona Libera, Italia Laika. Okej, i teraz raz, dwa, trzy. Verona Libera, Italia Laika. Verona Libera, Italia Laika. Zostałam zaproszona, żeby pomóc koleżankom z Niemiec organizować międzynarodowy strajk kobiet 8 marca. I to była jedna z pierwszych rzeczy, które w którymś momencie musiałam tam powiedzieć podczas tych dyskusji, podczas tego organizowania się, że proponuję, żeby przynajmniej duża część z nich przestała czytać książki o gender, o polityce, o socjologii, a zaczęła czytać książki o wojnie. I o zarządzaniu, i o logistyce, i o organizowaniu się. Bo naprawdę teraz to jest wojna. I to, co się dzieje, to nie jest przypadek, że to się dzieje w Polsce, w Chorwacji, we Włoszech, w bardzo wielu krajach, że w Stanach Zjednoczonych się to dzieje. Czyli to, z czym mamy do czynienia i to, co się dzieje teraz w Weronie, miastem, w mieście, które zostało zadeklarowane jako miasto wolne od, jak pro-life, tak? Miasto pro-life. Przez Radę Miejską, czyli które wprost deklaruje, że tam, gdzie będzie mogło, będzie łamać prawa człowieka, będzie łamać prawa kobiet i robi to absolutnie bez żadnego wstydu. Ten kongres, to się nazywa Kongres Rodzin, ja to nazywam Kongresem Kłamców, Kongresem Kłamstw. I tam jest wprost mowa o tym, że prawa, system praw człowieka ma przestać istnieć. I że prawa kobiet mają przestać istnieć. Że mają istnieć, przestać istnieć prawa mniejszości, że mają istnieć prawa dzieci, ma przestać istnieć ochrona przed przemocą. To się teraz dzieje, tak jak my tu siedzimy, tam fundamentaliści religijni z całego świata, potężnie zasilani pieniężnie z różnych krajów, w tym z Rosji, ale też z Brazylii, z różnych innych krajów, z krajów Ameryki Łacińskiej również i ze Stanów Zjednoczonych, organizują się, żeby realizować kolejne bardzo konkretne akcje. Takie akcje, jakie zorganizowali nam to w 2016 roku z planem, z próbą całkowitego zakazu aborcji. I takie akcje, jakie już w Polsce przeprowadzili, wchodząc jako eksperci do polskich ministerstw. Rozwody w Polsce są droższe, bo tego żądali. Nie ma edukacji seksualnej w szkołach, bo tego żądali. Polska prokuratura próbuje ścigać za informowanie o możliwości aborcji, bo tego zażądał. W Polsce to się nazywa Instytut Ordo Iuris, mają różne nazwy, ale generalnie są wszędzie. Polska policja nie będzie ścigać tych obrzydliwych banerów przed szpitalami, bo tego zażądali. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest zmiana strategii, czyli nie ma już otwartych ataków, tak jak w Polsce przegrali, oni byli pewni, że wygrają tę wojnę, że wygrają wojnę o aborcję, na tyle, że zorganizowali sobie tutaj na 6 bodajże października spotkanie, gdzie mieli świętować zwycięstwo. No a przegrali. Ale to oznacza, że co? Że zmienili strategię, teraz w każdym resorcie, w każdym ministerstwie, w każdym urzędzie i w każdej instytucji mamy tak zwanych ekspertów, mamy lobbystów, którzy po kolei, po kawałku wymuszają kolejne rozwiązania. I to się dzieje na całym świecie, więc pomnóżmy to przez liczbę krajów, które są dotknięte tym bezwładem i tym niezdawaniem sobie sprawy, z czym mamy do czynienia, że ta akcja konserwatywna, że ta akcja prawicowa, że ten atak jest, on nie jest wspólnie skoordynowany, ale cel mają ten sam i postulaty mają takie same i to najbardziej określa agendę dla Europy, czyli ten dokument, który między innymi współtworzyło nasze polskie Ordo Iuris, który wprost
wprost mówi o tym, że trzeba odwrócić znaczenie słów i trzeba odwrócić system praw człowieka całkowicie. Że on ma przestać istnieć. Odnośnie konwencji stambulskiej, konwencji antyprzemocowej, chcą ją zastąpić tak zwaną konwencją praw rodziny. Ma nie być człowieka, ma być rodzina. Rodzina taka, w której kobiety i dzieci nie mają żadnych praw. Więc to są konkretne rzeczy i nie ma mowy o tym teraz, żeby była jakaś ewolucja i nie ma mowy o tym, żebyśmy coś z kimś negocjowali, bo tak naprawdę to jest obrężenie. Z mojego punktu widzenia to jest obrężenie i to się dzieje cały czas. Nie tylko dzisiaj w Weronie, ale dzieje się codziennie, dzieje się w bardzo różnych krajach. Jestem pewna, że w Chorwacji już się dzieje wszystko, co tylko może się zadziać, żeby zakazać aborcji. Jestem pewna i że być może nie będzie to, że po doświadczeniach polskich nie będzie tak, że będzie właśnie bardzo otwarcie pokazany jakiś dokument, który zakazuje aborcji. Natomiast może być zaszytych 20 różnych przepisów, nieszczęsna klauzula sumienia, plus jeszcze coś, co de facto uniemożliwi dostęp do aborcji. Dobrze, że to jest to, czego oni się nauczyli, że takie otwarte wykładanie tych kwestii jest złe, no i tak jak w Polsce się może skończyć takim buntem. I teraz powiem o tym, co moim zdaniem jest rozwiązaniem, co też tłumaczy nasze zaangażowanie we wszystkie sprawy dotyczące rządów populistycznej prawicy i dochodzenia populistycznej prawicy do władzy. Wspierane akurat w Polsce, wspierane przez neofaszystów i neonazistów z wzajemnością. My jako Ogólnopolski Strajk Kobiet organizujemy się nie tylko w obronie praw reprodukcyjnych, nie tylko w obronie praw kobiet, szeroko rozumianych. My się organizujemy w walce o państwo. I z jednej strony można powiedzieć, że to jest nie fair, że musimy w tym wszystkim uczestniczyć, ale z drugiej strony nie mamy wyjścia. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, to my jesteśmy pierwszymi odbiorczyniami tego ataku. To w nas uderzają po pierwsze. Po drugie, mamy już niestety doświadczenie z czasów Solidarności, gdzie panowie poszli po władzę, a panie poszły do domu. Walczyli razem. Kobiety i mężczyźni w czasach Solidarności, w czasach komunizmu walczyli razem. A potem kobiety zostały sprzedane za przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Nasze prawa zostały sprzedane Kościołowi, który kupił zakaz aborcji wsparciem dla rządu. Rząd kupił wtedy poparcie Kościoła. Te kobiety, które walczyły jeszcze 5 minut wcześniej z tymi samymi mężczyznami z Solidarności, zostały sprzedane, ich prawa zostały sprzedane Kościołowi. Tak się w Polsce pojawił zakaz aborcji. Więc nie jest to fair, ale nie mamy wyboru, bo ta historia, kiedy wspólna walka o wolność i kiedy jest walka o prawa wszelkie, kiedy jest walka o to, żeby nie rządziła nami populistyczna prawica, jeżeli my nie będziemy w niej uczestniczyć, to niestety, no nie ufamy, przykro mi to mówić, ale nie ufamy nawet naszym kolegom, nie ufamy nawet mężczyznom, z którymi razem walczymy, że jeżeli nie będzie nas na pierwszej linii, jeżeli nie będziemy prowadzić tej walki, to że potem zostaniemy potraktowani uczciwie, bo nasze doświadczenia dotychczasowe mówią zupełnie co innego. Więc nie tylko musimy uczestniczyć w tej walce, w walce o wolne sądy, nie tylko też chcemy, w walce o wolne media, w walce o wolne wybory, ale my prowadzimy tę walkę, bo to jest jedyne, co nam gwarantuje, że nikt nas nie wymarze po tym, jak wygramy. I to jest przykre, ja wiem, i to jest nie fair, zupełnie. Ale nie zaryzykowałabym tego, żeby historia znów się powtórzyła, że będziemy mieć Polskę, że odzyskamy ją jako kraj demokratyczny, tylko że znowu zostaniemy odesłane do domu. Więc nie bez powodu kobiety w Polsce są jedną z głównych sił opozycyjnych i ruchy kobiece. Po pierwsze dlatego, że to dotyka nas w bardzo dużym stopniu. Po drugie dlatego, że jesteśmy tak wspaniałe i tak silne, jest nas tak dużo. Ale po trzecie dlatego, że nie pozwolimy, żeby ta historia się powtórzyła. Żeby ktoś nam zabrał to zwycięstwo, żeby ktoś nas sprzedał. I to jest powód, dla którego się angażujemy. Nie da się oczywiście mówić o tym, jak walczymy o prawa człowieka, jak walczymy o nasze prawa i walczymy o to, żeby Polska była naprawdę dla wszystkich i żeby to opiekło, które mamy teraz, się skończyło i żeby Polska była tym krajem, który wygra z tym konserwatywnym papieżem, który dzieje się na całym świecie, nie mówiąc o Kościele. Jesteśmy pierwszym ruchem, który tak naprawdę otwarcie rzucił, masowym ruchem, który rzucił wyzwanie Kościołowi w ten sposób. I ja nie jestem osobą wyedukowaną jakoś szczególnie, wręcz przeciwnie. I używam takich odniesień raczej popkulturowych przy przykładach. I często w tej historii z Kościołem, mojej i naszej, podaję przykład takiego filmu, który się nazywa Tożsamość Borna. To jest taki szpiegowski film amerykański. I tam jest taka scena, kiedy dobry bohater mówi do złego,
Przysięgam, że jeżeli poczuję kogokolwiek za sobą, to zobaczysz, jak szybko ta walka przeniesie się na twój król. I to o to chodzi, że my nie protestujemy przeciwko Kościołowi na placach i na skwerach, my idziemy tam, gdzie oni są. My jesteśmy pod biurami diecezji, jesteśmy pod kościołami i to jest ta zmiana. I za każdym razem, kiedy oni próbują zrobić nam krzywdę, ta walka przenosi się na ich próg. I nasze flagi wiszą na ich murach. I nasze napisy są na ich murach, bo uważam, że walczymy o życie i trochę farby. Komuś tak bogatemu naprawdę nie zaszkodzimy. I myślę, że to jest bardzo ważna zmiana społeczna, bo Kościół to jest instytucja, która istnieje w określonych miejscach. I nie może być traktowana jako coś absolutnie nietykalnego i czego nie wolno ruszyć w żaden sposób. I mogę tylko powiedzieć, bo żeby przekończyć, mogę tylko podać przykład tego, jak robiliśmy jedną z pierwszych akcji, kiedy zachęcałyśmy ludzi rok temu, w marcu, do tego, żeby zrobić taką akcję wieszak dla biskupa, jak episkopat znów zażądał zakazu aborcji. I mówiłyśmy bardzo dużo o tym, że idziemy pod biura diecezji, że idziemy pod biura instytucji, że nie idziemy pod kościoły. Bo nie chciałam tego i nie chciałam w ten sposób i myślałam, że ludzie nie są na to gotowi. I bardzo dużo włożyłam w tłumaczenie mediom i ludziom, że tylko biura, że instytucja i że tu jakby protestujemy przeciw instytucji, która ingeruje w proces legislacyjny. Pierwsze zdjęcia, które dostałam, były spod kościoła w Ząbkach. I ludzie poszli dużo dalej niż ja wtedy myślałam, bo było też oczekiwanie takie i było wiadomo, o co chodzi, więc jeżeli Kościół nie upadnie, jeżeli Kościół nie zostanie pozbawiony, Kościół katolicki w tym przypadku w Polsce, nie zostanie pozbawiony wpływów, władzy, możliwości decydowania, to nic nie wygramy. To przegramy tę wojnę i po to tak naprawdę z tym tę wojnę toczymy. Ja już nie mówię o zrozumieniu tych wszystkich koszmarach, które zawdzięczamy właśnie przekonaniu, że religia to jest coś, co może wpływać na moje życie. Nie rozumiem, dlaczego to tak być, żeby cudza religia decydowała o mnie, no ale więc to jest ważny element tej wojny, że toczymy wojnę z konkretnymi organizacjami fundamentalistycznymi na całym świecie. Toczą ją kobiety, bo są atakowane przez te organizacje, ale tej wojny nie wygramy, jeżeli pozycja kościoła czy kościołów i religii we wszystkich krajach na świecie nie zmieni się. I nie wygramy tego, jeżeli nie przeniesiemy tej walki na ich próg. Żeby wiedzieli, że będziemy tam za każdym razem, kiedy zrobią coś swojego. Przyjmiemy cię za inkluzję. Założycielskie spotkanie ogólnopolskiego strajku kobiet, w którym uczestniczyła Fundacja też. Jeden z postulatów dotyczył świadkości państwa i my pytaliśmy, no i co będzie? Marta nie wiedziała, czy to przejdzie. To był pierwszy postulat, który przeszedł natychmiast jeszcze w bardziej radykalnej formie. Tak, to muszę to powiedzieć, tak, że pojawił się postulat, no bo mamy grupę postulatów w Kościół, że chciałybyśmy rozliczenia pedofilii w Kościele, świeckiej opieki medycznej, watykańskiej i tak dalej. I ktoś powiedział świeckie państwo, a ktoś z mojej miejscowości wstał i mówi, to nic nie znaczy dla mnie, to już jest takie zużyte, ja chcę powiedzieć państwo bez zabobonów. I wtedy podniosły się takie głosy, że to jest agresywne, jak można mówić zabobony. I wtedy ta dziewczyna powiedziała, oni tak strasznie weszli na mój teren, oni tak strasznie są w moim życiu, oni tak mnie nienawidzą, że ja mam prawo mówić o nich jak chcę i ja mam prawo ich obrażać też. I nie próbujcie mnie powstrzymać, bo to jest to, co ja teraz czuję. I ja chcę państwa bez zabobonów, bo dla mnie to, co oni mówią i co, czy próbują regulować moje życie, to są zabobony. Tak, dziękuję.